Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek ze Speedruna 3.0. Gram na 10 minut, komentuję swoje ruchy. Zaczynałem z rankingu 1000, celem jest dobicie do rankingu 2400, tak myślę. I do tej pory nie było żadnej porażki, żadnego remisu. Oby te słowa nie były nieprorocze. Moi drodzy, zaczynamy. E4. Przeciwnik 1648, C6, czyli mamy obronę karokan. Zagram D4, posunięcie D5 i zagram E5, wariant zamknięty. Już to grywałem. O właśnie, i znowu jest posunięcie C5. Ja tego pionka zbiję, chociaż wiecie co, chyba bicie nie jest tutaj najlepsze z tego, co się orientuję, ale dlatego zbiję. Zawsze tego pionka przeciwnik może odbić. Zagram F4, będę bronił tego, no i będę chciał obronić tego pionka. Czy to będzie dobre? W sumie to nie wiem. Tak zagram i sprowokuję gościa do ruchu D4. Oczywiście ten ruch... Co on? Podstawił figurę? Przecież po hetman A5 z szachem mam posunięcie B4 i nie tracę figury. Posunięcie B4 broni gońca, moi drodzy. No i przeciwnik się pomylił. Bardzo prosta rzecz. No oczywiście tutaj odbijam. Nie ma co się zastanawiać. Jeszcze się zastanawiam, bo tutaj wisi... Będzie chciał zagrać tak, ale chyba mam opcję na obronę. Zawsze mam opcję. Znaczy mogę zagrać tak, on mi weźmie tego i pójdziemy na rozwój figur. No tak zagramy, po prostu skoczek D2, żeby nie było żadnych niespodzianek. Oczywiście skosi mi pionka na F4. Powinien to dostrzec. Nie dostrzegł. A6, czyli on... Nie wiem, co on... W ogóle po co jest ruch A6, nie rozumiem. I właśnie to są takie błędy, takie niedoskonałości podczas początku gry, w debiucie, których trzeba przede wszystkim unikać. Fakt, że no może nie zauważył, ale A6 to już w ogóle bzdura. Jak już nie widział bicia na F4, to prawdopodobnie lepsze byłoby goniec D7 lub skoczek E7 chociażby. No cóż, więc zagram sobie G3 i będę tego pionka bronił. I tyle w temacie, zagram zaraz skoczkiem. I już. Chociaż koniec D7, teraz tak patrzę, że wieża B1, tam pionka bym bił, więc skoczek tutaj lepiej. Dobrze, zagram tak, choć goniec tutaj bym może pilnował od razu. Ale to też nie przeszkadza w niczym, bo i tak jak skoczek by wszedł na E3, to miałbym hetman E2. Nie wiem w sumie, co powiedzieć. Gra mi się teraz to bardzo łatwo. Wieża B1 od razu, wstawiam wieżę na aktywną pozycję. Ta wieża oczywiście ogarnia jakieś pola i hetman E2 z planem hetman FF. Hetman E2 z planem hetman F2. Prosta sprawa, będę mógł w ten sposób spokojnie zrobić roszadę. A każda wymiana tutaj jest bardzo korzystna. Białymi, bez dwóch zdań. Pionki są trochę poszarpane, ale też nie ma jak się do nich dostać. No i ta wymiana to w ogóle jest uproszczenie pozycji. Teraz zajmę fantastyczne miejsce skoczkiem na polu D4. To też można sobie oczywiście potrenować realizację przewagi, choć ta przewaga jest bardzo duża. Ale na przykład jakbym nie miał tego skoczka, a powiedzmy tutaj pionka, tak sobie to wyobraźmy, to też pozycja białymi by była zdecydowanie lepsza. Tutaj podprowadzę króla, rzecz jasna. Król do centrum, jak najbardziej, gdy zobaczcie, jak fajnie ten skoczek operuje razem z gońcem. Jak najbardziej bicie, chociaż tak, bicie. Oczywiście nie mogę zagrać teraz takiego ruchu, bo dostanę szacha. Ale mogę po prostu zagrać sobie na przykład wieżą na C1. On może tak zagrać i ja sobie zbiję i potem ucieknę, a jeżeli tak nie zrobi, to zagram skoczkiem na B3 i zagram znowu skoczkiem na D4. I to jest prawdopodobnie scenariusz najbardziej prawdopodobny, ale dzisiaj gadam. Prawdopodobnie scenariusz najbardziej prawdopodobny. Masło maślane, moi drodzy. Tak czasem jest, jak się gra i komentuje. W sumie powiem wam szczerze, że już dawno nie grałem partii w necie, nic nie mówiąc. A zwykle to tak się odbywało. Aż się odzwyczaiłem od grania w szachy, nie komentując. No, muszę chyba do tego wrócić. Choć wiem, że no właśnie robiąc content, to no, gadać trzeba. Ale może kiedyś zagram sobie jakiś turniej bez w ogóle gadania. No i dobrze, jedziemy dalej. No to niech będzie teraz ruch D4.
D5, gambit hetmański, no to tutaj orientuję się już zdecydowanie lepiej. Jest posunięcie C6, wyprowadzę skoczkę na F3. Takiego bicia się absolutnie nie boję. Jest goniec F5, to lubimy i spróbuję na przeciwnika zostawić pułapkę. Chociaż już teraz pułapki nie będzie, bo skoczek H4 jest niemożliwy, hetman broni dobrze. To wyprowadzę sobie zwyczajnie figury. Myślę, że nawet przez G3 goniec G2 mogę sobie zadziałać, dlatego że skoczek tutaj fajnie broni pionka teraz. Wszystko to się dobrze trzyma. Żeby była jasność, czarne też nie mają żadnych problemów debiutowych, absolutnie. To jest tylko kwestia gustu, jak chcemy grać. Ja to lubię również grać bardzo białymi, więc mi to odpowiada. Niuanse działają. Czarne na pewno mogłyby zagrać jakieś tam A5. I teraz pytanie. No B3, 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 czyli wyprowadzenie kolejnej figury. Taki jest plan. What? H5? Co on wymyślił? No dobra. Chce mi dać tu szybko matę na H2. No to jest teoretycznie plan dobry, ale nie no, gram tak. Jak mi zagra tutaj, to ja to po prostu zbiję. On zbije wieżą, ja zbiję pionkiem, on zagra tu. I z powrotem skoczkiem. No skoczek G4, zobaczcie, jak on uparcie chce mi dać mata. No dobrze, ja zagram teraz H3. Będziesz musiał tym skoczkiem uciec, drogi przyjacielu. Choć pewnie można by było coś tutaj ciekawszego wymyślić. Już widzę chyba jakiś plan. Mianowicie. Co? Nawet się nie zastanawiam. Nawet się nie zastanawiam i biję skoczka. To otwarcie linii będzie. No nie będzie najlepsze. On chce zbić tutaj, na maksa chce mnie zamatować. Zobaczcie, taki skoczek E5 już rozwiązuje praktycznie wszystkie problemy, bo te figury tutaj zamrażam. Mam na to czas, mogę sobie oddać też pionka. No właśnie, wymiana tych figur jest korzystna. Teraz myślę, że mogę sobie spokojnie wybić tutaj. On zawsze jak zagra hetmanem tędy, będzie chciał mi dać mata. Mam jedno posunięcie w postaci wieża A1 i król się chowa i nic nie ma. A tutaj wymieniam, dlatego że mam taki plan, żeby zagrać posunięcie E4. Tylko że czy ja mogę ten. Aha, mogę ten ruch zagrać. Naprawdę? To teraz gram E4, to jeszcze lepiej. Nie, fantazja gościa poniosła. Poniosła go fantazja. Tutaj. Naprawdę? Nie no, niewiarygodne, poczekajcie, bo czy ja dostanę mata, bo aż sam już nie wierzę. Tutaj jak zbije, on zagra tak, ja tu, on da szacha, nie no dobra, biorę. Jak dają figury, to biorę, jak wiem, że ucieknę, to uciekam. No dobra, no to muszę zagrać, chociaż też taki ruch jest ciekawy w sumie. Myślę, że nawet tak zagram. To też jest okej. Okay. Bo król się chowa na F2 i wieża na H1 będzie mogła zagrać, więc to też jest ok. A jak bicie w przelocie, to hetman wybije na F3, ale gość na maksa się uparł, żeby zamatować. I to też nie jest dobrze. Bo jak ktoś po prostu się wybroni, a. Czy inaczej. Nie da się tak na samym początku super zaatakować od zera do końca na maksa, że się to uda. Nie ma takiej możliwości w szachach. Oczywiście, jak jedna ze stron popełni błąd, no to wychodzi, jest fajnie, ale tutaj on na siłę próbuje dotrzeć do mojego króla. Teoretycznie mu się to udało, ale za cenę dwóch figur. Umówmy się, że no chyba to nie tędy droga. Wybił w przelocie, no to fajnie, no to wybija hetman. Już taki szach kompletnie nie jest groźny, król F2. Jeżeli wieża zbija, aha, będzie groziło tu, ale skoczek D6 mam z szachem, więc zagrywam tak. Nie no, w ogóle co ja robię? Mogłem zagrać tak i od razu hetmana zdobyć, no. Dobra, dostał przeciwnik jeszcze fory. Znaczy, nie zauważyłem tego, no wiadomo. Ale to nie zmienia faktu, że to jest koniec partii. Więc spokojnie tutaj sobie oddychamy. Nawet jakbym nie miał skoczka na D6, to po wieża F5 gram wieża na H1 i też daję radę. Tutaj po prostu wymieniam. On odbije wieżą, bo nie odbije pionkiem na pewno. A jak odbije którymś z pionków, to i tak złapie hetmana. Wieża H1. No to nie działa, to już wiemy. No i jego atak się skończył. Tutaj szacha też na D2 nie ma. Znaczy jest, ale nieopłacalne posunięcie. Zresztą jak wszyscy dobrze widzimy.
Dużo ostatnio speedruna, moi drodzy, pod rząd. Dla osób, które czekają też na analizy partii, również będą. Teraz może C4. Póki co troszeczkę speedrunuję i skoczek na F3. No dobra, chwila. I teraz pytanie, czy ja nie mogę zbić pionkę za darmo, bo on się chyba rozpędził. Zagram tu, hetman F6 nie działa, bo wracam. Tu, 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 szach, tu, nie no, wszystko, wszystko chyba hula. Taki ruch też nie działa z atakiem na F2, dlatego że gram E3. Gram E3, chronię się od mata i przy okazji bronię jeszcze pionka gońcem, więc skoczek będzie mógł swobodnie uciec. No to gość też za szybko chyba próbował mnie tutaj załatwić. Tak w szachy grać się nie powinno. Jak nie powinno się grać w szachy? O, taki może będzie tytuł filmu. Chociaż mało porywający, to na pewno edukacyjnie będzie spoko. Ale jeszcze się nad tym zastanowię. Tutaj oczywiście sobie zagrywam gońcem. Ta wymiana jest dobra. Dlaczego biję hetmanem? A dlatego, że wolę skoczka na C3. Z pionkiem więcej jest tutaj bardzo swobodna gra i prosta. Dokładnie. Goniec G4, goniec E2 i tutaj sobie spokojnie bronimy. Nigdzie się nie śpiesząc. Dalszy rozwój sobie uskuteczniamy skoczkiem na C3. No i nawet zastanawiam się, czy nie zrobić długiej roszady. Nie no, teraz to nie. No to teraz to zbijamy po prostu na D5. Kolejny prezent ze strony przeciwnika. Dużo tych prezentów ostatnio. Nie mam pojęcia, dlaczego tak goście grają i tak szybko w ogóle nie zastanowią się, ale no niektórzy po prostu tak lubią. No dobra, zbijam na C6. Dlaczego tego by nie zrobić? Dobra, robię teraz krótką. Może jakiś skoczek E5. Plan jest prosty, grać na wolnej linii. Może tą wieżą, może tą. Chociaż wieża AC1 chyba jest w porządku. Zawsze jak sobie wstawię wieżę, to ona za chwilę będzie działać dobrze. Skoczek E5. Myślę, że też się fajnie trzyma. I za moment sobie tutaj wyprowadzę gońca na F3. Ok, C5 jest zapewne zaplanowane przez przeciwnika, ale goniec F3 nie pozwala na to. On prawdopodobnie... Co ja zrobiłem? Podstawiłem figurkę, moi drodzy. Ajajaj, jednak zapewnie, Krzysztof, się poczułeś. No, przeoczyłem, tak po prostu. Jak zbije, to on mi zbija tutaj. Dobra, ale będziemy próbowali grać na aktywność. To co ja mogę? No, chwila. No ja muszę odbić hetmana. Łaaa! Widzieliście co? Przepraszam. Mi skliknął. Ale gość mi skliknął, a mógł mnie ograć, moi drodzy. Znaczy, do wygranej jeszcze troszeczkę drogi było, ale raczej wygrana z figurą więcej. Ale mi skliknął. Ajajajajaj. Cóż ja mogę teraz powiedzieć? No przykro mi bardzo, uciekam hetmanem, po prostu. Ale się musiał zdenerwować. Gość mi skliknął i nie wygrał ze mną partii. Ajajaj. Co to było? No właśnie, ale dostałem prezent od przyjaciela. Lecimy dalej, moi drodzy. D4. Jak tu zagrać agresywnie? Myślę, że ciekawym ruchem będzie skoczek F6 i posunięcie B6. Znaczy, czy to jest agresywne, to nie wiem, ale ciekawe na pewno. Jeszcze zobaczymy, jak się zachowa przeciwnik. Czy on będzie ogarniał? Bo teraz jest jeden taki słuszny, dobry ruch. To jest posunięcie F3. Tutaj, okej, no, posunięcie jak posunięcie, gramy D5, nie boimy się, jak bicie, to bicie, jak tutaj, to wszystko do końca. Dobrze mówię? Źle mówię. Może się pośpieszyłem, on powinien teraz zbić. Ale, kto gra niepoprawnie, to chociaż się dobrze bawi. I posunięcie E3, E6, Krzysztof, naucz się pól. Wiecie, jak tyle razy się już powtarza te posunięcia. Ciekawy jestem, ile ja słów już użyłem w tych swoich ponad 1000 filmach. Ile pomyłek takich słownych. Masakra.
trochę tego musiało się nazbierać. Szkoda, że nie można jakoś sprawdzić takich statystyk, ile najwięcej z jakich słów się powiedziało i tak dalej. Ile partii, ile ruchów, ile komentarzy. No nie wiem, może jest tu jakiś specjalista z moich widzów, który jest w stanie takie coś sprawdzić? No nie wiem. Ale zakładam, że nie ma takiej chyba opcji. Chociaż wszystko jest chyba możliwe w dzisiejszych czasach. Z tego, co mi mądrzy ludzie z IT mówią, że można zrobić wszystko teraz. Wszystko stworzyć, mówiąc tak bardzo ogólnie. Wracając do partii szachów, zwróćmy uwagę, że znowu staram się wyprowadzać szybko figurki. Przeciwnik za szybko chce atakować. Bardzo szybko chce atakować, a ja sobie spokojnie tutaj trzymam centrum. Zaraz będzie roszada. Okej, okay, no to wybijam hetmanem. To jest bardzo normalna pozycja, ale uwaga, ciekawostka. Nie ma tutaj żadnych problemów czarnymi. To jest najważniejsze. Stabilnie stoimy. Oczywiście musimy pamiętać na jakieś pułapki typu goniec B5, ale to teraz nie działa, bo jest zawsze pionek na C6, ewentualnie goniec może sobie ruszyć, więc tutaj się wszystko... Wszystko się tutaj trzyma. Przepraszam, aż sobie ziewnąłem. Dobrze, że mnie nie widzicie w tym momencie. Robię sobie roszadę. Przyznam wam się bez bicia, jak nie włączam kamerki, to po amerykańsku siedzę sobie przy biurku, krzesło rozwalone, proszę pana, rozwalone w sensie oparcie jest takie, jakbym sobie leżał praktycznie i prawie gram na leżąco, moi drodzy. Jest to bardzo wygodne, może troszeczkę rozluźniające, ale to tak przy okazji sobie gadam. Zresztą, co ja tutaj będę ukrywał? Czasami po prostu wyłączam kamerę, czuję się swobodniej i tyle. Ale myślę, że wam to nie przeszkadza. Oczywiście nie będę tego robił często, także spoko. No i dobrze, i co w tej pozycji można tutaj podziałać? Na pewno taki ruch jak wieża E8 się przydaje. Jest to ruch schematyczny, ale on się przydaje, bo czasami tutaj wspomaga też pole E4. Problemów naprawdę żadnych nie ma. Można też spróbować zagrać A6, ewentualnie C6 i przerzucić gońca. No nie są to moje schematy, one są dosyć twarde. Pozycyjne. No tutaj coś gość próbuje zrobić. Ok, myślę, że teraz po prostu zagramy sobie skoczkiem na E4 i ta wieża się bardzo przydaje, bo teraz atakujemy tutaj i będziemy mocno trzymać punkt E4. Jeżeli będą wybicia do końca, to też goniec będzie się fajnie zachowywał. Ciekawy jest w ogóle, jaka jest ocena tej sytuacji. Czy to jest równa pozycja, czy... No właśnie, ziewanko. Czy czarne będą miały trochę lepiej, czy białe będą miały trochę lepiej? Bardzo ciężko mi ocenić. Znaczy, zakładam, że to jest mniej więcej równa, dlatego że nie widzę żadnych gróźb dla jednej i drugiej stron. Dla jednej i drugiej strony. No ale teraz chyba gość przesadził. Znaczy, podstawił, moi drodzy. Skoczek D2 ładuje się i melduje na atak dla wieży. Będę atakować atak dla wieży, ale ja dzisiaj po polsku mówię, Jezus. Skarżcie mnie proszę w komentarzach, żebym się ogarnął, bo czasami po prostu tak się gada brakuje mi słów. Już nie będę się kompromisował, moi drodzy. No wiem, kompromitował, wiem, przecież ja to robię specjalnie czasami. Jak ktoś nie wyłapie sarkazmu, to trzeba się z tego tłumaczyć. Ale tutaj jest sprawa prosta. Skoczek oczywiście atakuje hetmana z wieżą i będę go męczył, moi drodzy. Męczył, zjadał powolutku, a w sumie mogę go chapnąć szybko. Dlaczego by nie? Tylko żeby się nie udławić. I teraz sprawa jest jeszcze prostsza. Goniec D6. Będę wymieniał teraz tego gońca. To jest mój punkt, gwóźdź programu, moi drodzy. Wymiana kolejnej figury przy jakości więcej. Jest to przepiękna sytuacja, żeby dobrze wykorzystać przewagę. Wymieniać, zjadać te figury. Bardzo dobrze. Czy bicie pionkiem jest dobre? Nie, moi drodzy, bo zdwoimy sobie pionki, dlatego wybijamy hetmanem. No i cóż, można sobie zagrać na pewno C6. No taki jeden skoczek nie zrobi nam krzywdy absolutnie, bo jest jednorazowy atak. Więc za chwilę poczęstuję cię tutaj na C6 pionkiem i będziesz skoczku musiał stąd
że tak się wyrażę łagodnie, uciekać. Więc spoko jest, moi drodzy. On zapewne może zagrać wieżą na C1, licząc na to, że mi zdejmie pionkę. Ale my wszystko widzimy i gramy posunięcie C6. Uciekaj, skoczku, z powrotem. No i teraz jak on ucieknie, to myślę, że ustawię sobie hetmana na D6. On będzie tutaj dobrze operował sobie po diagonalach. I przerzucę gońca może na tę stronę, może coś w tym stylu. Ewentualnie goniec E6 i C5. Może wcześniej A6 i C5. Coś w tym rodzaju. Jeszcze się zastanowię. Mogę też zagrać oczywiście wieża D8, wieża C8. Wprowadzić po prostu wieżę. Chyba z tego też skorzystam. I tak zrobimy. Z drugiej jednak strony... Dobra, wieża D1. Matko jedyna. Wieża D8. Krzysztof. Krzysztof, co ty dzisiaj jadłeś? Nie powiem, że piłeś, bo nie piłeś nic sensownego. A może trzeba byłoby napić się orężady, moi drodzy, z bąbelkami. Tutaj hetman F3. On chce mi dać mata, bezczelny chłopak. Zagram A6 z planem C5. Tak po prostu. Just like that, jak to mówią Amerykanie. Moi drodzy, tutaj po hetman F5 myślę, że zagram G6. I to się będzie bardzo dobrze trzymało. On próbuje tu swojej rycerskości, ale myślę, że też damy radę. Oj, ja to tak sobie gadam luźno, a tu się okazuje, że trzeba się jeszcze trochę napocić. No taki ruch jest fatalny, bo skoczek wejdzie na C5 i będzie tutaj mocno stał. Ciężko będzie go stąd wygonić i to nie do końca jeszcze będzie taka sytuacja, gdzie już można witać się z gąską. Ale posunięcie C5 mi chodzi po głowie, ewentualnie tutaj. No dobra, bronię jak burak tego pionka, niech będzie. No cóż ja mogę innego zrobić? Jeżeli będzie zagranie hetman F5, to zagrywamy G6. On tak, ja zagram tak i będę cię miał. Oczywiście taki ruch nie istnieje, bo bronię wieżą. Już zauważam taktykę, więc to jest na plus dla szachusia. On widzi dzisiaj taktykę, ale tylko jednym okiem. Na szczęście jeszcze coś widać. No i teraz jak dalej? Dobra, bronimy się, żeby nie dostać za chwilę tam jakiegoś mata. Hetman zagra na F6. Wiecie co, te A6 to był niewypał jednak. Bo tak patrzę, że hetman musi być przyklejony do pionka i ciężko będzie mi chyba się stąd jakoś specjalnie wydostać. Nie wiem, czy tak nie zagrać. Tylko po co? No po to, żeby gońca uruchomić może z tej strony, żeby pionek nie był atakowany. Chociaż z drugiej strony, jak zagram tak i tak, tak, albo tak, to jak on mi zbije tu, to ja tu, on tu i będzie bronił. Ha, ha, ha. I co mi zrobisz? No właśnie, co ja tobie zrobię? Nic nie mogę tobie zrobić wtedy, więc plan chyba nie jest najlepszy. Moim planem będzie, jeszcze zaraz się dowiem, on coś takiego kombinował, goniec C8. Oczywiście, tak już mówiąc bardzo poważnie teraz, no to pozycja czarnych jest jak najbardziej wygrana, tyle że jeszcze trzeba się troszkę pomęczyć i wykonać na pewno jakieś tam techniczne ruchy, które do tej wygranej doprowadzą. No więc gram technicznie, król G7, bronię swojego obozu niczym czarny król szachowy. Aha, ale sucharek. Moi drodzy, no cóż mogę powiedzieć? Jeszcze ten speedrun na tym poziomie jest dosyć łatwy, aczkolwiek już zauważam właśnie na poziomie 1600-1700 zawodnicy trochę grają, to trzeba przyznać, to nie jest takie łatwe wygrywać od razu, podstawki się zdarzają, to jest kwestia wykorzystania. Ten ruch mi się bardzo podoba, dlatego że on tutaj wybije i mi troszeczkę to ułatwiło grę. Tak, tak. Nie no, nie będę przesadzał. No i co teraz? I cóż ja mam teraz zrobić? Może tak zagrać? Zagram tak. Będę groził biciem tutaj tego gońca na B5.
Wieża F6, wieża E4, łapiemy hetmana może. Może trzeba było od razu zagrać, bo hetman C7 tam jeszcze pilnował. Wrócił. Dobra, wieża F6. W sumie nie wiem po co, ale zawsze ta wieża na F6 to nie wieża na D6. O matko, co ja dzisiaj gadam. No dobra, teraz już gram te B5, wpuszczę tego skoczka, ale sytuacja się trochę zmieniła, bo mam otwartą linię, więc zagram hetmanem na A7 i będę tam celował. Więc wieża F6 może stać naprawdę tutaj dobrze w sferze obronnej. Tu kontroluje, tu kontroluje, tu też atakuje przy okazji. Więc jak tam hetman się dostanie na A2, to mogą być jakieś fajne punkty wspólne. Będziemy grać geometrycznie, to też da swój na pewno rezultat. No goniec też dobrze stoi wbrew pozorom. Jak to się rzadko zdarza, że figura, która się jeszcze nie ruszyła, możemy ją określić, że ona dobrze tam stoi. Taki ruch będzie chciał zagrać, skubaniutki. Jak zbije, on zbije skoczkiem. Ja zbiję tu. Bije. Bicie gońcem nie jest groźne, hetmanem również. Ojejku, hetmanem nie wolno, przecież wieża broni. No i chyba zbijam tutaj. Tu. 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 Jesteśmy w domu. To co, nie zauważył, czy ja czegoś nie widzę? Okej, okay, skoczek D6. Po skoczku D6 ten skoczek... Mogę zagrać tak wtedy. On zbije. Zbije. Tyle. W temacie. Co? To hetman D8. Atakujemy skoczka i atakujemy gońca. Myślę, że to dobry ruch. Same figury wrócą do obozu i też dobrze działają. Oj, i znowu atakuje dwie figury. Dziękuję bardzo. 1666. Dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Życzę dużo zdrowia. Cześć.